Tutaj na marginesie warto dodać, że funkcja Start-Stop jest dezaktywowana każdorazowo po uruchomieniu silnika. To może być pochodna trudnych warunków pracy silnika, w sezonie letnim temperatura oleju potrafiła dochodzić do 120 stopni Celsjusza. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś przed nami kolejny etap badań, który choć może wygląda jak jeden z wielu, ma dla mnie znaczenie szczególne. Próbka dostarczona bezpośrednio z samochodu, który stoi kilka metrów od laboratorium i towarzyszy mi na co dzień w codziennej jeździe. Skoda Kodiaq z silnikiem 2.0 TSI, 204 konie mechaniczne. To samochód, który już raz był testowany w odcinku numer 300. Znajdziecie pierwszy etap badań dla tego samochodu. Wtedy wykonaliśmy pierwszą analizę po fabrycznym oleju, wymienionym przy przebiegu 3000 km. Dziś wracamy z pomiarem kontrolnym po kolejnych 5656 km, co razem daje około 8600 km od początku użytkowania auta. Tutaj na marginesie warto dodać, że funkcja Start-Stop jest dezaktywowana każdorazowo po uruchomieniu silnika. Celem odcinka jest sprawdzenie, jak w typowej eksploatacji miejskiej radzi sobie olej Comeco Long Life 0W20, który został zastosowany po płukaniu silnika tym samym olejem. Więcej było o tym w pierwszym etapie. Tutaj tylko przypomnę, że przed rozpoczęciem tego interwału silnik został wypłukany przy użyciu tego samego oleju Comeco Long Life. Olej płuczący przepracował zaledwie kilkadziesiąt kilometrów, dokładnie 20 km, a jego analiza również zostanie zaprezentowana w dzisiejszym odcinku. W tym miejscu bardzo dziękuję firmie Coma za dostarczenie tego oleju do testów w takiej ilości, że można było wykonać dodatkowe płukanie po poprzednim oleju. Choć do planowanej wymiany jeszcze trochę brakuje, planowany interwał to 10 tysięcy km, zdecydowałem się już teraz pobrać próbkę i zobaczyć, jak wygląda sytuacja po połowie dystansu. W dalszej części odcinka zobaczycie analizę lepkości, sprawdzimy olej po przebiegu 5656 km i porównamy go z próbką referencyjną. Dalej będzie test bibułowy i ocena struktury plamy, podczerwień i zbiorcza ocena degradacji badanego oleju. Dzięki temu uzyskamy pełniejszy obraz tego, jak olej Comeco Long Life zachowuje się w silniku, który niemal wyłącznie pracuje w warunkach miejskich i podmiejskich, z krótkimi odcinkami, częstymi rozruchami i umiarkowanymi obciążeniami. Dzięki temu, że będą wyniki kontrolne między etapami, zwiększy się dokładność eksperymentowania, pojawi się więcej odczytów, a jednocześnie prezentowany przypadek będzie dobrym punktem odniesienia dla porównań z innymi samochodami z grupy WAG. Zapraszam do dalszego oglądania i wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 45,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, zgodność na umiarkowanym poziomie, różnice na poziomie 3-4%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Najpierw podejmujemy próbkę płuczącą po przebiegu 20 km. Lepkość dla oleju przepracowanego, próbka płucząca jest następująca: 43,4 w 40 stopniach oraz 8,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Liczymy zmiany procentowe. Po przejechaniu 20 km, prawdopodobnie w wyniku wymieszania się również z pozostałością oleju z poprzedniej wymiany, następuje około 4-5% spadek lepkości, wskaźnik lepkości praktycznie niezmieniony. Przechodzimy do próbki zasadniczej pobranej po przebiegu 5656 km. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 41,9 w 40 stopniach oraz 8,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Liczymy zmiany procentowe. Po przebiegu blisko 6000 km następuje spadek lepkości około 9% w 40 stopniach oraz o około 5% w 100 stopniach Celsjusza. Tutaj można podkreślić, że w pierwszym etapie po przebiegu 3000 km była nieznacznie mniejsza zmiana, natomiast również ta sama zależność, w niższej temperaturze zmiana większa niż w 100 stopniach Celsjusza. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami oraz test ID od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test, kilka zdjęć po określonym czasie oraz raport z testu MCU. Jakie wnioski? Najpierw raport z MCU. Tutaj mamy następujące noty: 5 i 3/3. W komentarzu mamy wzmiankę, że pozostałości po spalaniu nieznacznie wzrosły, natomiast ogólna ocena stanu oleju jest bez zastrzeżeń. Przechodzimy do wyników testu wewnętrznych R2D. Pierwsza bibuła, wynik ogólnie dobry, przy czym podkreśliłbym podwyższoną ilość zanieczyszczeń, ciemna barwa wewnętrznej części testu, plus krawędzie strefy rozpraszania bardzo ciemne, natomiast podobnie jak to miało miejsce w poprzednim odcinku, najprawdopodobniej to pochodna tego konkretnego oleju. Druga bibuła, wynik bardzo dobry, nie mam tutaj większych zastrzeżeń.
Trzecia bibuła z przeznaczeniem na weryfikację obecności dodatków. Widzimy, że dodatki jeszcze są obecne w oleju. Przypominam, to jest ta zewnętrzna niebieska aureola, natomiast nie ma ich już dużo, bo coraz mniej wyraźne staje się to przebarwienie. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni na początku w ramach ciekawostki zestawiamy widma dla dwóch próbek oleju Coma po przebiegu 20 km oraz po przebiegu 5600 km. Są to widma różnicowe, dlatego widzimy dość wyraźnie, w których miejscach w trakcie eksploatacji pojawia się zmiana w oleju w wyniku jego degradacji. Ogólnie wyniki bardzo dobre, ale powoli pojawiają się mocniejsze piki, np. 1650 i 1100 mogą wskazywać na degradację oleju na skutek temperatury i lub utleniania. To może być pochodna trudnych warunków pracy silnika. W sezonie letnim temperatura oleju potrafiła dochodzić do 120 stopni Celsjusza. Zatem taki zakres temperaturowy wydaje się być przykładem warunków termicznych, które można zaliczyć do wymagających. Warto też odnotować dość dużą degradację antyutleniacza, punkt 3650 na widmie. Podsumowując, widoczne zmiany w widmie IR wskazują na typowe procesy starzenia dodatków w oleju syntetycznym PAO. Choć sama baza jest stabilna, dodatki estrowe i antyutleniające ulegają częściowej degradacji, co może wpływać na pogorszenie smarności, szczególnie w warunkach wysokich temperatur i długich interwałów wymiany. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 86%, czyli jeszcze delikatny zapas jest, natomiast w takiej sytuacji warto zastanowić się, czy delikatnie nie skrócić interwału wymiany oleju do 8000 km zamiast planowanych 10000 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!